Kupiłyśmy dom. No, piąteczka. Nigga. I'm 100% nigga. Siemanero! Ja dzisiaj jestem Fioną. Karolina jest na zabijaniu, więc jestem Fioną wtedy, kiedy jej nie ma, żeby ona nie widziała, że jestem Fioną, żeby jej się tak to nie kojarzyło, wiecie jak jest. Więc upiększam się troszeczkę przed dniem. Na marginesie muszę wam powiedzieć, że ja totalnie nie wiem, co się ze mną stało. Chyba się zepsułam, bo 2 lata temu jeszcze nie wyszłabym, w ogóle bym nie wyszła bez makijażu do sklepu. Naprawdę, tak szłam po bułki, zawsze kładłam tapety, już od gimnazjum kładłam tapety, wszyscy ze mnie się śmiali, nawet już od gimnazjum w domu po prostu mieli ze mnie bekę, żebym poszła do piekarni naprzeciwko, to musiałam się pójść i troszeczkę podmalować. You don't need any more. No, I do. Więc ja nie wiem, że ja bym się pokazuje w tym stanie. Szok. Myślę, że to... Nie wiem, chyba myślę, że już po prostu jestem w związku i wszystko mi jedno. A może to miłość? Nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie, no cóż, nie ma co być dzikusem. To wy mnie oglądacie, więc to wy musicie do mnie patrzeć, a nie ja na siebie, więc trudno. Ja już jestem na półmetku, troszeczkę lepiej. Już nie wyglądam tak jak Fiona, tak mi się wydaje przynajmniej. Jak bardziej jak czarna wdowa. Dzisiaj mam sukieneczkę, więc będę kusicielką. Zobaczcie sami. Mniej więcej tak to wygląda, prawda? Coś a la Halloween nadchodzące, ale czarna wdowa myślę, że złapie w moje sidła dzisiaj. Ona wraca, ogarniamy się. Ona się bardziej ogarnia, ja kończę i wybijemy na miasto. Ale sobie walnęłam usta, oh my gosh. Najgorsze jest to, że takie usta się nie da całować. Wszystko się odbija. Używamy takich szminek, żeby nie zostawiały śladów, ale jak widzieliście w ostatnim vlogu, totalna masakra. Po prostu jak ona mnie pocałuje, to już jest koniec, to jest już po makieru. To się zatrzymało na dworze, ciekawe jakaś sąsiadka albo ktoś, bo otworzyła pierwsze drzwi i jest jakaś rozmowa pod blokiem. O, idzie. Hej! A, wiedziałam, że coś jest nie tak, bo już się tak cieszysz. A jakie wygląda, to nagrywasz to, a jak wygląda tak zimno. Chutrz. I tak ktoś wjeżdża i wtedy robię tak, z proła takiego i wchodzę ręką i gilotynka i na ziemię i nogi zaplatam i duszonko i już nie ma szans. Tyś umarł. I 3 razy mi to wyszło. Kurwa, no nie. Piąteczka. Wydam do Polinku, jak się szykujesz, jak ci idzie? Kończysz? Super, może zdążymy w końcu przed zachodem słońca. 15. 15? No właśnie, a teraz zachodzi słoneczko trochę wcześniej. Dobra, to wychodzimy już. No, wychodzimy już. A ja was bardzo zaskoczę, bo tym razem bijamy na miasto, tak jak wam mówiłam. Nie będziemy jeść, nie będzie tu jedzenia, jak zwykle nie będzie to restauracja, więc... O dziwo! Dzisiaj mamy jedzonko w domku. Teraz wam pokażę, co będziemy jadły. Moja żona gotowała przez całe 3 dni. Moja narzeczona przygotowuje jedzenie, wkłada je oczywiście do kartonów i takie zapakowane stoi w lodówce. Nie, no żartuję, tak naprawdę to mamy catering. Bardzo, ale to bardzo smaczne. Dzisiaj mam zupkę, chyba zaraz ją zjem. Także nie będziecie oglądać tego. O, jeszcze są takie smaki. To jest chyba kurczaczek. Niamku. Także nie będziemy już jadły na mieście. Nie wiem, jak będziemy spędzały czas. Catering pomalu. Siemanko YouTube, ja się z wami jeszcze nie witałam, ale jesteśmy już ogarnięte i wychodzimy, a kartony przyniosłam po to, bo słuchajcie, to się będzie działo. Będziemy się pakować. Co się będzie działo? Dużo roboty nas czeka generalnie. Ale teraz idziemy na randkę. Go. Jesteś pięknotkiem moim. Ślicznie wyglądasz. I ty też. Jakiego masz loka. La gente está muy loca. Kochani, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w tropikach. Widzicie to? Tą palmę? Zobaczcie na to słońce. Zdejmij kurtkę, bo jest tak gorąco przecież.
Tropiki, welcome to. Za bardzo wiem, jak to się robi. Jak to? W sensie, jak się kłóca. W sukience? Si. Ja nie wiedziałam, co mam zrobić z nogami, żeby nie było widać kina. Kina? A nie mówiłaś do ciebie? Nie. Co? Kino. No, kino. Mówiłaś się. Nie pokażę kina. Nie, nigdy się tak nie mówiłam. Zobacz, co się dzieje. Ej, właśnie widzimy się z Zygmuntem. Jesteśmy umówione tutaj dwa metry dalej. Tak, Zygmunt już na nas czeka. Jest na nas zdenerwowany strasznie, bo Zygmunt czeka już z 20 minut, zanim tu dojdziemy od Palmy. No, ale i odwrócił się plecami, to jest bardzo niekulturalne. Ale tak, faktycznie ten krzyż w ogóle, to chyba już pogrzebałyśmy. Relacje. Tak. Tak mi się wydaje. Przepraszam, śmieję się i mam chińskie oczy. Chińskie oczy? Tak. Pokażę wam, dobra, Zygmunta wam pokażę. I w Zygmunt. Patrzcie, tam jest Zygmunt. Właśnie idziemy na wybory zagłosować, pełnić swój obowiązek obywatelski. Że wróciłyśmy, jesteśmy u mnie w rodzinnym, w rodzinnej dzielnicy, bo chciałam powiedzieć w rodzinnym mieście, ale miasto się nie zmieniło, tylko chyba tutaj się wchodzi. Dawaj, co to masz ciekawego? Jedziemy teraz do domu, o którym wam jeszcze nie mówiłyśmy, ale zaraz wam opowiemy, bo generalnie, tak jak widzieliście już kartony, będziemy się przeprowadzać. Nie do domu, bo do domu przeprowadzają się rodzice, a my zmieniamy mieszkanie. Co mam jeszcze powiedzieć o naszym mieszkaniu? Że będzie wspaniale i będziemy spały na podłodze przez pół roku. Na materacu przez pół roku będziemy spały, a teraz idziemy pomóc rodzicom, żeby wszystko ogarnąć, żeby się przeprowadzić ich do tego domu. On jest za Warszawą, parę kilometrów. Ja te YouTube, to byśmy nie miały z czego żyć. No to no, tak. Wszystko dzięki YouTube'om. Tylko i wyłącznie. Tyle hajsów. Tyle hajsów. Ile zarobiłyśmy na YouTubach? Nic. Że z reklam już się nabiło trochę tam. 200 zł. 200 zł jest na koncie. Ale tak to nic. Akurat będzie na lampkę nosu. To jechały. Dom oglądać, przeprowadzkę uskuteczniać. Mam, zapalniczkę mam. Cała ekipa jest nasza, remontowa, przeprowadzkowa. Patrzę, jaka porządna uczennica. A teraz z Wojska Dziewucha jesteś, za Warszawy. Pod Warszawę, co? Przejeżdżniki są sąsiada za drogą. No i klamka zapadła, teraz czeka nas na maksa dużo roboty. Przeprowadzka jedna, druga, trzecia. Ale będzie się działo. Co to za szczęśliwa mordka? Kupiłyśmy dom. No, piąteczka. Siłownia dzisiaj zaliczona. Panienka na tarasie się relaksuje. Dokładnie, wniesione wszystkie kartony. Można odpocząć. Można odpocząć. Coś zjemy? No, teściówka gotowała, to będzie smacznie. Na murku przy tym leżą kluczy, wszystkie ten pęczek kluczy, by się da ten. Jaki żul. Najgorszy stadion. Jak menel taki. Siemanko kochani, właśnie jesteśmy w naszym mieszkaniu. W ruinie na razie. Zobaczcie, co tu się dzieje. W gruzowisku. Sam gruz i myślimy nad koncepcją mieszkania i powiem wam, że daleko nie jest, bo nie wiemy trochę, jak zagospodarować tą przestrzeń. Jest strasznie niestandardowa i trudno zrobić to dość tak. Bo generalnie to jest stare mieszkanie, w którym wyburzyłyśmy ściany po prostu. To mieszkanie miało 4 pokoje. Z 4 pokoi robimy 2 pokoje. 4, dobrze mówię? Tak. 2 pokoje. Łączymy kuchnię z jednym pokojem i drugi pokój to będzie sypialnia z garderobą. No i generalnie przestrzeń jest taka dosyć ciekawa, bo gdzieniegdzie są takie elementy krótkiej ścianki takiej, której nie da się wyburzyć, bo to ściana nośna, więc są takie wnęki, wgłębienia. Trzeba coś fajnego z tym zrobić. Ale to jest mój chodzący zmysł estetyczny, który zaraz coś tutaj wymodzi. Na razie to wymodziłam to, żeby błagam, zasubskrybujcie nasz kanał i ustawcie, dajcie lajka, bo jak może zbierzemy trochę subów, to dostaniemy parę groszy, a jak nie, będziemy musiał tutaj spać na gruzowisku. To jest drugi pokój, który na razie jest zamieszkiwany przez królika. Tak, Lucjanie? Hola. Co? Piękna. Właśnie jak Fiona? Jak Fiona? Tak.
A jak wychodziłaś, to powiedziałaś, że wyglądam jak Shrek albo UFO. Jak UFO, nie jak UFO. Kocham cię nawet jak jesteś UFO. Kochasz mnie nawet jak jestem UFO? Tak. Aga się wzięła za robotę. Miśku, uważaj, proszę. I brudówka, brudówka. Co ty robisz? Chciałam powiedzieć, dołożyć swoją cegiełkę. Na razie to te cegiełki odejmujemy. Dużo gruzu, co? No, sporo. Bo ta ściana, która kuchnię oddzielała, była taka, kurde... Nośna. Nie. Wiedziałam, że to jest obawa, że możemy nie być stąd teraz. Zawali się. Wspólno wyburzyli ściany i tak naprawdę nie wiadomo, ile tym roku się postoi.